Najnowsza książka Krzysztofa Balińskiego. Ministerstwo Spraw Przegranych. Serdecznie polecam. Jarosław Kornaś. Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Co my tu mamy? Rumburak 111, Jarwol. Ciekaw jestem, co pan Stanisław powie, jak Ukraina pokona Rosję. No to powiem, że nie spodziewałem się tego, że Ukraina pokona Rosję. No to tyle będę miał do powiedzenia wtedy. Będziemy mieli inne zmartwienia, bo jak Ukraina pokona Rosję, no to Ukraina stanie się mocarstwem, być może nawet nuklearnym, to znaczy wszystko zależy od tego, jak duże byłoby zwycięstwo ukraińskie, gdyby na przykład ukraińskie wojsko obsadziło Kreml swoją załogą, no i przejęło wszystkie aktywa Federacji Rosyjskiej, to znaczy, że Ukraina stałaby się mocarstwem nuklearnym, no i wtedy no, ciekaw jestem, co byśmy na to powiedzieli my. No ale na razie wojna trwa. Myślę, że tak prędko się nie skończy, bo co innego głoszą komunikaty tutaj podawane do wierzenia przez nasze niezależne media głównego nurtu, a być może rzeczywistość jest nieco inna. Pan Łukasz Fan. Panie Michalkiewicz, mam pytanie. Jakie konsekwencje miałoby użycie broni jądrowej na Ukrainie? No fatalne przede wszystkim dla Ukraińców, bo broń jądrowa, no też nie wiadomo na jaką skalę by to miało, no to rzeczywiście nastąpiły duże straty w ludności ukraińskiej, no i tam w infrastrukturze, miastach i tak dalej. I tak one są tam trochę podniszczone, no a wtedy już broń jądrowa to jest broń ultimatywna, także tam nie ma jakichś wybiórczych tych, tylko niszczone jest wszystko jak leci. To takie konsekwencje dla Ukrainy, natomiast nie wiem, jakby reszta świata zareagowała na użycie broni jądrowej, no bo to już jest przekroczenie pewnego szczebla, który może uruchomić lawinę i to jest największy niepokój wzbudza ta perspektywa, że sytuacja mogłaby się wtedy wymknąć spod kontroli. Elo, elo. Panie Stanisławie, ostatnio odciął się pan od stwierdzenia, że atak Rosji na Ukrainę będzie końcem Rosji. Mówił pan w ostatniej odpowiedzi, że czegoś takiego pan nie powiedział. No pewnie, że nie powiedziałem. Ja w ogóle nie uważam, żeby atak na Ukrainę miał być końcem Rosji. No to są rojenia takich, można powiedzieć, pobożne życzenia naszych ultrapatriotów, którym się wydaje, że Rosja zostanie tutaj pokonana w taki sposób, że już jej nie będzie, że się rozpadnie na mniejsze tam jakieś państwa, no a wtedy Polska odbuduje pierwszą Rzeczpospolitą tam od Atlantyku po Ural. No myślę, że to są właśnie mrzonki takie, no ale na razie media podsycają te mrzonki. Byłoby tylko niebezpiecznie, gdyby się okazało, że polityka naszego rządu jest na tych mrzonkach oparta, a to tego niestety wykluczyć nie można. Tutaj dalej czytam pytanie. Możliwe, że ja coś pomieszałem i rzeczywiście pan tak nie twierdził. Jednak coraz więcej ekspertów wieszczy taki scenariusz. No nie wiem, czy coraz więcej ekspertów. Pan generał Skrzypczak, no być może, że on jest ekspertem, ale ja coraz częściej powątpiewam w jego ekspertyzy. Dalej czytam. Może jednak nastąpi jakiś rozkład tego kraju, na przykład odcięcie się niektórych federacji. Oglądam taki kanał młodej Rosjanki Natasha Adventures i ona jest z kraju primorskiego. Twierdzi ona, że duża część mieszkańców ma żal do Moskwy, że jest okradana podatkami i jest zaniedbywana. Ponoć poradziłaby sobie lepiej osobno niż z Rosją. Czy w Rosji nie znajdzie się więcej terytoriów z takimi separatystycznymi tendencjami, szczególnie gdy sankcje dadzą się we znaki? Pozdrawiam serdecznie. No wie pan, jak Natasza tak mówi, no to nie wypada mi zaprzeczać, ale być może Natasza trochę przesadza.
Pan Tomasz Buzała, wspierający kanał. Dziękuję za wspieranie kanału. Szanowny panie Stanisławie, na początek życzę zdrowia. Dziękuję bardzo. Jak pan ocenia szansę na porażkę Rosji w wojnie oraz wynikający z wojny i ewentualnej klęski kryzys, który miałby doprowadzić do rozpadu tego państwa i utratę pozycji mocarstwowej? Wydaje się, że na taki rozwój wydarzeń liczy środowisko Strategy and Future Jacka Bartosiaka. Ciężko mi ocenić, czy to tylko pobożne życzenia, czy też realny scenariusz. Biorąc pod uwagę fatalną sytuację demograficzną Rosji oraz totalną demoralizację tamtejszego społeczeństwa, świadczą o niej najwyższe wskaźniki HIV wśród państw rozwiniętych oraz najwyższe na świecie wskaźniki aborcji. Wydaje mi się, że Unia Europejska, że UE, można tego wykluczyć, no nie wiem, o co tu chodzi. Chociaż osobiście, chyba że nie można tego wykluczyć, chociaż osobiście uważam, że Niemcy nie opuszczą swojego sojusznika. No, ja nie bardzo, na razie nie mam moim zdaniem takich widoków na to, żeby Rosja poniosła tak straszliwą klęskę w tej wojnie. Przeglądałem takie szacunkowe oceny z jednej strony ukraińskiego sztabu generalnego, który ocenia straty rosyjskie w tej wojnie do połowy kwietnia. I z drugiej strony Ministerstwa Obrony Rosji, które ocenia straty ukraińskie w tej wojnie. Więc według oceny dokonanej przez ukraiński sztab generalny, Rosja w tej wojnie utraciła swój na poziomie 2-3% swojego potencjału militarnego, podczas kiedy Ukraina ponad 50%, więc zdolność w ogóle Ukrainy do kontynuowania wojny z Rosją jest absolutnie zależna od tego, od dostaw broni. No to jest oczywiście na rękę Stanom Zjednoczonym, które przy okazji tam chwyciły całą Europę pod pretekstem tej wojny, chwyciły całą Europę, nie tylko Europę, za twarz. No a poza tym jest im bardzo wygodnie wojować z Rosją na Ukrainie przy pomocy 40 państw zależnych od Stanów Zjednoczonych właśnie na konferencji w Ramstein 26 kwietnia. Sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych, pan Lloyd Austin, wyznaczył zadania wszystkim 40 ministrom obrony, między innymi polskiemu ministrowi obrony, jak ma tam na Ukrainie pomagać. Więc widać z tego, że już nie ma, nikt nie ukrywa, że wojna z Rosją jest prowadzona nie, znaczy na terenie Ukrainy, ale nie tyle z Ukrainą, co z Sojuszem Północnoatlantyckim plus jeszcze innymi państwami. Więc mimo to, jak mówię, bilans tych strat rosyjskich to jest na poziomie 2-3%, podczas kiedy bilans strat ukraińskich jest na poziomie 50% i więcej, więc tak to wygląda. Skoro tak, to znaczy, że perspektywa takiej no, straszliwej klęski Rosji jest na razie bardzo odległa. Jak się będzie sytuacja kształtowała, to zobaczymy. Jestem przekonany, że rozwój wydarzeń doprowadzi do eskalacji konfliktu, która być może wymknie się spod kontroli. No to wtedy wolałbym, żeby do tego nie doszło, dlatego że Polska jest podobnie jak Ukraina, jest z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych znakomitym przedpolem, a zgodnie ze strategią elastycznego reagowania mocarstwa nuklearne haratają się na przedpolach, taktownie oszczędzając nawzajem własne terytoria. No to wtedy my też byśmy się dostali, podobnie jak teraz Ukraina, między ostrza potężnych szermierzy. Drugie pytanie. Czy uważa pan, że w przyszłości Polsce grozi wojna z Niemcami, które chcą odbudować swoją armię? Mam również gorącą prośbę o udostępnienie poniższej zbiórki dla Patryka, syna rodziny zaprzyjaźnionej z naszą rodziną. Tutaj jest
adres https://www.siepomaga.pl/Patryk-Wrona. Proszę Państwa, no ja myślę, że wojnę z Niemcami, co prawda hybrydową, to my już mamy, podobnie jak Węgry. Mamy wojnę hybrydową. Europa, Niemcy za pomocą instytucji Unii Europejskiej blokują fundusze dla Polski. Przedwczoraj, to znaczy 26 chyba kwietnia, Komisja Europejska, to znaczy Niemcy, zastosowały również wobec Węgier mechanizm warunkujący, który jest zastosowany wobec Polski, no i sprowadza się tu do blokowania wszystkich funduszy. Więc my wojnę taką z Niemcami mamy, natomiast wydaje mi się, że ta armia, którą Niemcy chcą rozbudować, to będzie zalążkiem europejskich sił zbrojnych. No i tu perspektywy, że tak powiem, dla Polski wyglądają tak, że może się stać niemieckim landem i tyle. To po co by Niemcy miały z nami wojować? Po prostu będą nami władać bez żadnego wojowania. No i chyba, że właśnie przy pomocy takich wojen hybrydowych. Pan Andrzej Kowalski. Co pan sądzi o artykule na swój temat na Wikipedii? Nie bardzo pamiętam, co tam na Wikipedii o mnie napisali. Nic nie sądzę. No, przypuszczam, że nie ma jakichś takich kłamstw tak specjalnie. Więc cóż, nie wiem, kto jest autorem tego artykułu, no ale jak mówię, już nie pamiętam, co tam jest. Pan Marcin Łuszcz. Szanowny panie Stanisławie, pan Pitoń wygłasza bardzo logiczne wywody na temat Ukrainy i całego konfliktu. Mianowicie uważa, że Niemcy, Francja i to towarzystwo chce pokoju, lecz gdy takie okazje się pojawiają, na przykład chwilę przed Buczą, to Amerykanie zaraz odpalają jakąś aferę, żeby zaognić ten konflikt. Czy podziela pan taki punkt widzenia? No, ja myślę, że Amerykanie w ogóle wykorzystali pretekst w postaci wojny na Ukrainie. Przypomnę, że na Ukrainie wojnę z Rosją prowadzi Sojusz Północnoatlantycki. Ukraina nie byłaby w stanie tak długo z Rosją wojować, gdyby nie potężne dostawy broni, gdyby nie angażowanie się wywiadowcze Stanów Zjednoczonych i innych państw NATO i tak dalej. To tak, to widzę. Natomiast no i Stany Zjednoczone, jak mówię, wykorzystały tę wojnę do chwycenia całej Europy za twarz. Niemcy nie bardzo mogą tam się migać, dopóki wojsko amerykańskie jest w Niemczech. No zresztą pokazał to ostatnio sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych, który właśnie do bazy amerykańskiej lotniczej w Ramstein wezwał wszystkich ministrów obrony 40 krajów zależnych od Stanów Zjednoczonych i tam powyznacza im zadania. Niemcom też powyznaczał zadania, więc to Bucza to no jest to taki propagandowy fajerwerk. Zresztą no, ciekawe jest to, że obydwie strony konfliktu się oskarżają o te bucze. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem byłoby zaproszenie tam Komisji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, która by zbadała sprawę, no i wyjaśniła, kto tam za to odpowiada. Na razie nikt nie chce Komisji MCK tam zaprosić, no to wzbudza podejrzenia. Drugie pytanie. Uważa pan za realne odsunięcie dolara? Czy ten myk z zapłatą w rublach może być początkiem lawiny? Nie wiem, zobaczymy, dlatego że zwracam uwagę, że w 2011 roku zostało podpisane takie porozumienie pod tytułem, pod nazwą BRICS, to jest Brazylii, Rosji, Indii, Chin i Republiki Południowej Afryki, którego celem, nieukrywanym zresztą wcale, jest detronizacja dolara jako waluty światowej. No, Stany Zjednoczone, dopóki będą mogły, to na to nie pozwolą, dlatego że z faktu, że
dolar jest walutą światową, czego pilnuje potężna armia amerykańska, Stany Zjednoczone ciągną grubą rentę, no i nie pozbędą się bez walki takich korzyści. Intencja taka jest, ale czy to się uda, no to zobaczymy. I trzecie pytanie. Czy ten ukraiński prysznic nas zaleje, czy może mieć działanie bardzo orzeźwiające? No na razie to nie ma działania orzeźwiającego. Na razie to Polska coraz bardziej za przyczyną rządu dobrej zmiany coraz bardziej się wciąga w konflikt na Ukrainie, żeby tylko nie została wciągnięta, że tak powiem, do bezpośrednich działań militarnych. No i z takim zastrzeżeniem, proszę Państwa, kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu. Najnowsza książka Krzysztofa Balińskiego, Ministerstwo Spraw Przegranych. Serdecznie polecam. Jarosław Kołnierz.